Cześć, Burrito Bizon, Lucha Libre. Dawno tej gierki nie było. Nie wiem, czy w ogóle po tym, jak miałem przerwę i wróciłem do grania, czy w nią grałem. Pamiętam, że swojego czasu żeśmy w nią dużo grali. Nie przeszliśmy jej nigdy do... Nie wiem, czy ją się da w ogóle przejść. Ale zaszliśmy bardzo daleko. Na razie otwórzmy se piniaty. No, tam jakieś bonusy wchodzą. To jest gra o strzelaniu bizonem, jakby ktoś nie wiedział, ale chyba wszyscy wiecie, o czym jest Burrito Bizon, nie? Dobra, zostaliśmy jakąś kasę. Jeszcze jakieś piniaty. I właściwie tyle, tak? No i co? Poza tym, że się strzelamy, to możemy sobie kupować ulepszenia do naszego bizona. No nie, mam 187 milionów. Może chodźmy, zagrajmy i zobaczymy, co ten, jak nam pójdzie i wtedy zaczniemy cokolwiek kupować. Aha, bo to są jakieś achievementy. I oczywiście lecimy do innego wymiaru, bo już jesteśmy w innym wymiarze. Zaczęliśmy bardzo nieźle. Ale nam się udało, idealnie, za pierwszym razem trafiliśmy w beczkę. Oczywiście chodzi o to, żeby jak najdalej tym naszym bizonem sobie polecieć. Aj, przeskoczyliśmy ten skrzynię. A żeby jak najdalej takim bizonem polecieć, to trzeba... Znaczy właściwie to już nie jest bizon, bo teraz babeczką lecimy. Ale jest wymagane tutaj skakanie, odbijanie się od odpowiednich tych gumisiów. Przy czym większość z nich nam pomaga się lepiej odbić i w zależności od tego, jak na jakieś specjalne gumisie trafi. A jest, udało się. Jest, będzie petarda. Boom! Przelecieliśmy w kosmos. Widzicie, i udało się. Pierwszy strzał. Pierwszy strzał. Oni nam tu oczywiście oferują, że mogą nam sprzedać pak piniat taniej. Znaleźliśmy jakąś recepturę. No i zaraz zobaczymy, jakieś achievementy zrobiliśmy, bo tu są achievementy. Crashdown, Wrapped in Goo Clouds. Dobra. A, dwa razy wlecieć chmury. 325 gumisiów rozwalić. Aha, nie traf z tego swojego pierwszego przeciwnika, ale i tak doleć do końca. To mogłoby być trudne, bo to jest wtedy bez wybicia. Total 215 milionów żeśmy zdobyli. Nie, to 215 mamy. Ja tu sobie patrzę, co nam jest potrzebne. No, powiem wam tak, lina do wybijania się jest jedną z lepszych rzeczy. Ale tak naprawdę jest bardzo droga i tu w ogóle jakieś nowe rzeczy doszły, nie wiem skąd to się wzięło. Można ulepszać przeciwników, można też oczywiście ulepszać tych, których się po drodze spotyka, na przykład wtedy większe pieniądze z nich są, nie? Można też ulepszać te takie... Okej. To są takie bonusowe elementy, które... Najlepiej zawsze ulepszać, jak coś jest na promocji, a nic nie jest na promocji. To może nic nie ulepszajmy. Tylko po prostu lećmy. Tego nie lubię, bo to jest taki... O właśnie, widzicie, jak on lata. Piniata tam w ogóle była. Tutaj trafiliśmy na policjanta, więc on nas spowolnił. Po lewej na dole macie moją prędkość. Oj, nie, niestety nie udało się. No, głównym celem tej gry jest właściwie trafianie, wiecie, w odpowiednie gumisie. No jak widzicie, jak on tak se skacze, to on sobie i tak trafia w jakieś. Bo to nas bardzo przyspiesza. Aha, to
to nie było ten. Pomyliło mi się, za mocno tym uderzałem, bo to był inny gumisz niż ja sobie. O, ten jest taki, co trzeba klikać, widzicie? Wszystkie rozwalać po drodze. O, przepraszam, proszę, kliknąłem, że aż mi z gry wyszło. Widzicie to? Ciężko tym lucha librem trafić w to, co to się chce, nie? On jest jakiś taki mało skoczny. Widzicie też, te wybicia mi się kończą. A myślę, że do końca dolecimy, ale szału to tu nie będzie, jeśli chodzi o wynik. O nie, za szybko nacisnąłem. Lecimy. Coraz wolniej z tego, co widzę. 115, to jest żadna prędkość. Ale wydaje mi się, że i tak przelecimy, bo mamy tu bombę. No nie do końca. No dobra, trochę żeśmy gumisiów więcej zestrzelili, ale to ciągle... To ciągle za mało, chociaż widzę, że kasy więcej zarobiliśmy. New record. Ale to chyba tym konkretnym, nie? Tutaj o. Aha, bo możemy sobie recepturę. Co to robi? Aha. Przepis sobie kupiłem właśnie na burrito. Czy naprawdę sobie kupiłem przepis na burrito w grze? No dobra. Powiem wam tak. Trzeba te małe ulepszenia porobić, bo... Bo niestety ta gra jest tak wymyślona. Tutaj można tych przeciwników ulepszać. Dobra, lecimy kolejny raz. Chili nam dodało. O, to już jest klasyczny burrito bizon. Jak zresztą widać. No ja najbardziej lubię tą, co żeśmy pierwszą taką babeczką grali z luchadorką, z Liną. Bo ona może się łapać, wartościowych gumisiów potrafi się łapać. Czyli jak jest jakiś gumiś dużo wart, to ona zawsze go złapie tą Liną. A wszystkie specjalne są dużo warte, nie? No, tylko że nic nie ma teraz. O, jest. Ale to jest za mało, to są, wiecie, to są tak, to najsłabszy taki jest gumisz z tym. O, tam był duży, niezły u góry. Nie trafiłem. Niestety za daleko nie polecieliśmy. Całkiem nieźle, żeśmy znów tych gumisiów tam podobijali. No i co? Zwiększenie ilości body slamów. No niech będzie. O, i teraz jest KO, więc jeszcze szybciej nas wybija. No i to jest najlepsza, nie? Moim zdaniem. Oj, nie przeleciałem przez to.
żeśmy się wybili. Mało coś tych specjalnych, tych gumisiów jest, albo ja je po prostu mijam. Tutaj widzicie, to też szybko leci, to trzeba umieć trafić w nie. Piniata. Jest, mamy piniatę. O, daleko żeśmy dolecieli. Ten pierwszy skok to jednak był najlepszy. O, nie, przeszliśmy. Znów przeszliśmy przez ten, przez kosmos. I power piniatę dostaliśmy. O, widzicie kolejne chili i obniżka 75% na tego z robakiem. No i recepturę żeśmy dostali. Kurczę, no 325 gumisiów musielibyśmy pokonać. Dobra, czyli na którego dostaliśmy? Na tego. Kupujemy go na pewno. To tu też trzeba ulepszyć. Dobra, kolejny załatwiony. No i to jest ten taki kurczak. Lucha Libre kurczak. Mój najmniej ulubiony. Garniec z miodem. Okej, złapana. Złapany worek z kasą. Oj, niestety nie trafiliśmy. Trzeba było trafić w ostatni ten dzban. O, a to? Nie wiem, ale klikam. Całkiem nieźle polecieliśmy, ale niewiele nam to dało. Przecież tu jeszcze ostatnie miliony wystrzeliły nas. Nie wiem, co mi te candy dają, już nie pamiętam zupełnie, co to jest za... Aha, dobra, 3 miliony score. To nie wiem, jaki... Bo tu jest ten time travel locked. Musisz 5. level. To tu mam jakieś... Aha, dobra, to można kupić. Permanentne mamy kupione. I permanent La Fiesta też mamy kupiony. Okej. To nie wiem, coś jakbyśmy tu mieli. Co to za piniata upgrade? No nie wiem, ulepszę sobie tych moich przeciwników. Oni się tak muszą napiąć, wtedy jak dostaną, to są... Oj, to jest klasyczny burrito bizon, taki prawdziwy burrito bizon. Który jest bizonem po prostu. Co to jest, piniata? Świetnie, żeśmy piniaty, bo w piniacie są te różne bonusy, wiecie, i one są... Bardzo zacne. Oj, burrito bizon, jak dobrze się go wystrzeli, to wtedy policjant go nie może złapać, nie?
Udało się. Ale prędkość. Szkoda, że robota, żeśmy nie dorwali. Strasznie, żeśmy teraz spowolnili. Aj, był robak. Znów. No niestety, to słabiutko nam poszło. Oczywiście to ciasto na końcu, tą bramę ciągle niszczymy, więc zawsze im więcej razy przeskoczymy tą grę, tym ona będzie miała więcej dziur w sobie. No znów mamy dwa razy paparazzi. Sporo kasy. Dobra, spróbujmy zrobić to wyzwanie. Tylko dajcie mi tutaj... Co to jest? Aha. A, to chyba wolałbym tych ulepszyć. I ominąć jednego z nich. Chociaż może to nie nią. A nie, chyba właśnie ominąłem. No dobra, może to akurat nią. Trzeba się było rozpędzić, bo jak na razie to coś wolno lecimy. No niestety ominęło nas najlepsze. Na godzinę. Jest, udało się. Okej. Tutaj też się udało. Tu też się udało. Już mamy 230 prędkość. Kurczę, już nas do stół sprowadziło. Trzeba oszczędzać ten chwyt. Najgorsi są ci policjanci, nie? Chyba się zaraz zatrzymamy, bo już nie mam tego mocy. Dobrze, mamy papryczkę chili. Ona nas wybije. 200, dobra, mamy. Czekamy na jakiegoś dobrego tego. Udało się i za to chyba dostaniemy to wyzwanie zaliczone, to... Nie? To ja już nie wiem, przecież go ominąłem. Nie ominęliśmy go? No aż się czekajcie, no jeszcze raz. No teraz ciężko by było, bo ten strasznie duży jest. Dobra.
Oj, nie trafiłem. Dziwne to było, że nam w tej poprzedniej nie zaliczyło. No nie wiem, może ja stuknąłem go lekko, a nawet nie zauważyłem tego. O, jest, mamy piniatę. No niestety. Znów nie trafiłem. A czasem wychodzi ta piniata, czasem się nie trafi. Mamy to. Mhm. Myślałem, że może złapię tego robaka jeszcze. Chyba ledwo dolecimy teraz, patrzcie. Zatrzymał nas policjant, ale nas wystrzeli ten. Wybijemy. Oj, a żeśmy niedaleko dolecieli. No, powiem wam, że ładnie tu, czyli jedna bomba wypadła i trochę kasy. Ale tych zadań ciągle nie umiemy wykonać. No i tyle. Tu oczywiście znów możemy ich ulepszać. 150, 150. No jak wiecie, jak to w Burrito Bizonie jest coraz ciężej. Ja tymczasem wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał Burrito Bizon. Taki mały powrót. Oczywiście jeśli wam się podoba, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę. A dajcie znać, czy pamiętacie jeszcze Burrito Bizona, a ja tymczasem idę chyba Plants vs. Zombie nagrywać. Trzymajcie się, cześć, papa.